W nocy z 28 na 29 kwietnia w Żychlinie doszło do niecodziennego zdarzenia. Nieznani sprawcy, poruszający się na prawdopodobnie podkarpackich numerach rejestracyjnych, wysadzili bankomat. Ulica Narutowicza w związku z działaniami służb była zablokowana. Wkrótce więcej informacji. W dniu dzisiejszym około godziny 2.40 w nocy do dyżurnego kutnowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że w miejscowości Żychlin doszło do wysadzenia bankomatu. Eksplozja spowodowała wyrwanie tego bankomatu oraz uszkodzenie drzwi do pomieszczenia, w którym ten bankomat się znajdował, a także drzwi do banku. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy doszło do kradzieży kasety z pieniędzmi. Na miejscu trwają czynności procesowe, zbierany jest materiał dowodowy. W działaniach biorą udział policjanci z Komisariatu Policji w Żychlinie, kutnowskiej komendy, a także Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.